Jak zwykle nic się tam. Pot mi już po dupie cieknie. Musi być posiadłość Deloni. Muszę znaleźć jakąś drogę do środka. Spokojnie. Już po wszystkim. Dzięki ci, panie, i przepraszam za tę chwilową niedyspozycję. Potrzebujesz jakiegoś ekwipunku, monsieur? Ta willa wyglądała na opuszczoną. Jesteś jej właścicielem? Właścicielem? Nie, skądże znowu? Jestem tymczasowym zarządcą majątku. Z rozkazu ministra skarbu mam się opiekować nieruchomościami zaginionego hrabiego Delony. Ale sam widzisz, jak ja jestem traktowany. Nikt z pałacu nawet nie raczył łaskawie mnie ostrzec, że willa Vedette jest kryjówką grasantów. To znaczy, na szczęście była, dzięki twojemu bohaterstwu, monsieur. Pokaż, co masz na...
Dzień. Kolejna historia o ludziach zgubionych przez chciwość i ambicje. Ruszy! Jedź, Płotka! Oh!
Lachu. To musi być siedlisko bandytów, o którym pisał Delaney. Thank you.
Pierdalamy! Teraz! Napierdalamy! Pozwól na chwilę. Zachować spokój, burt nie wszczynać. Zapracowałem. Spotkałem już jakiś czas temu jednego Stragena. Niestety. Co ty powiesz? To musiał być jakiś straszny kutas. Tego nazwiska nie noszą porządni ludzie. Tego nie wiem, ale tamten rzeczywiście do uczciwych nie należał. I bardzo źle skończył. Zatłukłeś dziada, wiedziałem! Druidzi mnie wyręczyli. Spalili go żywcem. No i chuj mu na grób! Pokaż mi, słyszałem, że Hanze 4 też rozbiłeś.
Zachować spokój, burt nie wszczynać! Hop, siup! Hop, siup, tam, tariri, hop, siup! Jest i on! Pogromca Hanzy, szpaka z Pragena! Niech żyje księżna Anna Henrietta! Pić! Dajcie mi pić! Ślubowałem wierność księżnej i kodeksowi rycerskiemu! Wiedźmin, płatnerz, mieli pecha.